Jak może wyglądać wojna nuklearna? Cóż, pewnie większość z nas teoretycznie ma wyobrażenie, że jej globalny wymiar byłby niczym cofnięcie naszej cywilizacji o kilkadziesiąt, jeśli nie o setki lat wstecz. Ale pomimo takiego kasandrycznego scenariusza, i tak w wypowiedziach prezydenta Federacji Rosyjskiej wciąż pojawiają się groźby dotyczące użycia tego typu broni, po których zarówno polskie, jak i zagraniczne media zaczęły spekulować o wojnie nuklearnej, wywołanej najpewniej przez ewentualny atak atomowy Rosji na Ukrainę. Oczywiście scenariusz konfliktu dnia ostatecznego jest na całe szczęście wciąż rozwiązaniem mało prawdopodobnym, ale w dzisiejszych czasach tak niepewnych trzeba każdą ewentualność brać pod uwagę. Szczególnie jeśli wsłuchamy się w słowa prezydenta Joe Bidena, twierdzącego, że takiego wysokiego ryzyka użycia broni atomowej nie pamięta od lat 70. Ale by uspokoić jednocześnie nastroje społeczne, dodał też, że nie wierzy, iż Putin swoimi decyzjami doprowadzi do nuklearnej zagłady. O tym, że broń jądrowa jest piekielnie niebezpieczna i może całkowicie zmienić nasz świat, mówił już Einstein, który kilkadziesiąt lat temu stwierdził, że nie wie, jaka konkretnie broń zostanie użyta w III wojnie światowej, ale czwarta pewnie będzie się toczyć na kije i kamienie. Słowa wypowiedziane przez Einsteina w maju 1949 roku podczas wywiadu dla magazynu Monthly Review były wyrazem rozgoryczenia i niezadowolenia w kwestii polityki prowadzonej przez światowych przywódców. Pomimo, że te słowa zostały wypowiedziane ponad 70 lat temu, to idealnie pasują do dzisiejszych realiów i spekulacji ekspertów. Innymi, równie ważnymi słowami dotyczącymi tej zabójczej broni były te wypowiedziane przez jej współtwórcę, czyli Roberta Oppenheimera. To właśnie on, po pierwszym udanym teście wybuchu ładunku jądrowego, stwierdził, iż stał się śmiercią, niszczycielem światów. I trudno się dziwić takiemu stwierdzeniu. Najwyraźniej wiedział, co mówił, skoro według najnowszych szacunków w wyniku wojny nuklearnej między Stanami Zjednoczonymi i Rosją śmierć może ponieść ponad 5 miliardów ludzi. Dlatego dziś dokonamy analizy dotyczącej broni atomowej i tego, jakie apokaliptyczne scenariusze mogą nas dotyczyć po otwarciu tej puszki Pandory. Zanim jednak przejdziemy do sedna, dziękuję Wam za Wasze wspaniałe, budujące komentarze będące motywacją, a także wsparciem do dalszej pracy dla mnie i całego mojego zespołu. Dziękujemy także za łapki w górę i subskrypcje z dzwoneczkiem, jakie zostawiacie. To właśnie one sprawiają, że film taki jak ten trafia do możliwie dużej liczby odbiorców, za co z góry dziękuję. Polecam Wam również stworzoną przez nasz team mobilkę MapLord, polską grę multiplayer, dzięki której, tak jak i w naszej planszówce, możecie posiąść wszystkie zasoby gazu Europy i świata, zanim Putin całkowicie zakręci kurek. Nie przedłużając, zapraszam na odcinek. Jak mówi mądre i ponadczasowe przysłowie, człowiek uczy się na błędach. I bez względu na to, czy uczymy się na swoich własnych, czy też na cudzych, ważne jest, by wyciągać z tej nauki właściwe wnioski. Niestety, patrząc momentami na rządzących, i to nie tylko tych z naszego podwórka, lub na nas ogólnie jako globalne społeczeństwo, dochodzę coraz częściej do smutnego wniosku, że ta nauka idzie nam wyjątkowo opornie. Taka właśnie refleksja towarzyszy mi szczególnie, gdy patrzę od paru miesięcy ze zdumieniem i z zażenowaniem na poczynania pewnego kurdupla zza wschodniej granicy, u którego wyraźnie widoczny jest przerost ambicji nad treścią. Bo w jaki inny sposób można wytłumaczyć zabawę w Boga kogoś, kto po tylu latach rządzenia i pociągania za sznurki światowego porządku geopolitycznego i doskonale zdając sobie sprawę z ewentualnych konsekwencji swoich decyzji i działań, wciąż brnie z uporem osła, nie ubliżając osłowi, do wyjmania zaginowanej mocarstwowości. Na całe szczęście dla nas ludzi dotychczas jedynymi atakami z użyciem broni jądrowej były te przeprowadzone przez amerykańską armię w 1945 roku na Hiroshimę i Nagasaki, w których według szacunków łącznie w wyniku obu eksplozji poniosło śmierć lub zostało dotkniętych skutkami promieniowania ponad 400 tysięcy osób. Przez lata wielu Japończyków musiało się zmagać z licznymi chorobami, takimi jak nowotwory krwi czy guzy nowotworowe. Pamiętajmy jednak, że opisane bomby były stworzone ponad pół wieku temu, a w tym czasie techniki w zakresie niszczycielskich działań takiej broni
również zdecydowanie się rozwinęły. W bombach, które spadły na Japonię w 1945 roku, zużyto kilkadziesiąt kilogramów wzbogaconego uranu, co stanowiło wówczas roczne możliwości produkcyjne Stanów Zjednoczonych. W momencie wybuchu reakcja łańcuchowa zaszła w zaledwie niecałym kilogramie. Podstawowym problemem dla wojska w wymienionych bombach były ich rozmiary, które niewątpliwie stanowiły utrudnienie w transporcie. Dlatego od początku lat 60. XX wieku celem nadrzędnym stała się miniaturyzacja. Ogromnych rozmiarów ładunki, które potrafiły zajmować całe luki bombowe w samolotach, trzeba było zmniejszyć do wielkości człowieka. Obecnie te posiadane w arsenałach broni jądrowej największych mocarstw mają wprawdzie mniejszą moc niż te na przykład z lat 60. i nie muszą być zrzucane z samolotów. Lecz pomimo tego masowe użycie takich ładunków nuklearnych i tak w dużej mierze oznaczałoby koniec ludzkiej cywilizacji w znanej nam formie. Współcześnie są one wystrzeliwane pociskami rakietowymi, które lecąc do potencjalnego celu muszą osiągnąć duże wysokości, co pozwalało dotychczas na namierzenie ich przez radarowe systemy obronne i tym samym odpowiednio szybko można było zareagować, unieszkodliwiając taki ładunek wysoko nad ziemią. Niestety, dużo większe zagrożenie stanowią dla nas najnowocześniejsze pociski typu hipersonicznego, potrafiące pięciokrotnie przewyższyć prędkość dźwięku i na dodatek lecąc na zdecydowanie niższej wysokości, przez co bardzo trudno je zniszczyć, zanim przenoszona przez nie głowica nuklearna w błyskawicznym wręcz tempie dosięgnie miejsca swojej potencjalnej detonacji. Taka świadomość pewnej bezradności w przypadku użycia konkretnie tego typu broni może więc sprawiać, że samo myślenie o konflikcie nuklearnym budzi w wielu z nas wręcz przerażenie. Między innymi pewnie właśnie z tego powodu wielu analityków prowadzi badania, jak ogromne konsekwencje może mieć taka wojna i niestety analizy nie napawają optymizmem. Najnowsze badania wykazały, że wojna jądrowa może zebrać niezwykle śmiertelne żniwo, powodując natychmiastową śmierć u 360 milionów ludzi, a poprzez inne następstwa, jak choroby popromienne i głód, łącznie może to być nawet 5 miliardów osób, czyli ponad 60% obecnej populacji na naszym globie. Oficjalnie na dzień dzisiejszy tylko 9 państw może się pochwalić posiadaniem takiej broni. 5 z nich określa się mianem państw nuklearnych i są nimi Stany Zjednoczone, Rosja, Wielka Brytania, Francja i Chińska Republika Ludowa, będące jednocześnie członkami układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, czyli międzynarodowej umowy, która zabrania państwom posiadającym technologię budowy broni jądrowej sprzedawania jej do innych krajów, które takiej wiedzy lub możliwości nie posiadają. Ponadto umowa zobowiązuje niektóre z państw do zaprzestania rozwoju tej technologii lub ograniczenia takiej produkcji. Są oczywiście kraje, które nie wyraziły zgody na podpisanie takiego typu umowy, a wśród nich Indie, Pakistan, Korea Północna i Izrael. Natomiast według informacji z bieżącego roku, także Iran ma techniczną możliwość wyprodukowania bomby atomowej. Jednak nie ma zamiaru tego robić, przynajmniej tak oficjalnie stwierdził tamtejszy szef Państwowej Organizacji do Spraw Energii Nuklearnej. Tylko pytanie brzmi, po co prowadzili przez lata badania, skoro nie mają zamiaru wyprodukować bomby? Trochę bzdura. Równie istotną informacją może być fakt, że w 2022 roku Rosja zablokowała przyjęcie końcowego dokumentu konferencji przeglądowej Układu o nierozprzestrzenianiu broni nuklearnej, który między innymi zawierał krytyczne stanowisko wobec władz kremlowskich w sprawie działań przeciwko Ukrainie. Przedstawiciel Moskwy przekonywał w czasie konferencji, że zastrzeżenia do treści miało wiele innych państw, nie tylko Rosja. Musimy mieć także świadomość tego, że obecne działania Putina śmiało można określić planem wieloletnim, ponieważ pomysł zastraszania Zachodu przez Rosję bronią masowego rażenia po raz pierwszy pojawił się tuż po szczycie NATO w Bukareszcie w kwietniu 2008 roku. Sojusz Północnoatlantycki był wówczas bliski przyznania Gruzji i Ukrainie planu działań na rzecz członkostwa, a Władimir Putin wygłosił słynną mowę, w której stwierdził, że Ukraina to terytorium, a nie państwo. Po czym w sierpniu tego samego roku najechał Gruzję, do której zresztą przed swoim wspaniałym przywódcą masowo obecnie uciekają Rosjanie, szczególnie przed mobilizacją. Wiosną 2008 roku, będący wtedy jednym z ekspertów i analityków Putina, niejaki Igor Dżadan zaprezentował hipotetyczną operację wojskową pod kryptonimem Mechaniczna Pomarańcza. Opisał ją w magazynie Ruski Żurnal.
Pierwsze, mniej radykalne punkty tego planu zostały zrealizowane niemal krok po kroku w 2014 roku na Krymie. Natomiast przedstawione przez niego samo demonstracyjne powietrzne uderzenie jądrowe w stratosferze w rejonie południowej części Bagien nad Prypecią nie wyrządziłoby znaczących szkód, jeśli nie liczyć uszkodzenia linii energetycznych i sprzętów elektronicznych w promieniu około 100 km. Lecz z pewnością byłoby ono widoczne w znienawidzonym przez Moskali Lwowie, a nawet u nas w Polsce. Jak twierdził autor opracowania, od razu ostudziłoby to zachodnie gorące głowy, będąc wyraźną demonstracją determinacji w działaniach kremlowskich władz. Rosjanie zresztą podczas manewrów Zapad 2013 ćwiczyli wariant użycia broni atomowej, a w ostatnich grach wojennych z 2021 roku wspólnie z siłami Łukaszenki oficerowie wojsk rakietowych zostali przeszkoleni na ewentualność odpalenia rakiet z głowicami nuklearnymi. Może właśnie dlatego Reuters i inne media, włącznie z naszymi krajowymi, już w 2015 roku pisały, że NATO realnie obawia się wariantu atomowego. Jak zatem mogłoby wyglądać życie na świecie po rozpoczęciu wojny atomowej? Otóż warstwa ozonowa naszej planety zostałaby w dużej mierze doszczętnie zniszczona przez ogrzewanie stratosfery. To natomiast przyczyniłoby się do wytwarzania większej ilości promieniowania ultrafioletowego. Gdy na przykład doszłoby do eksplozji bomby o sile 15 megaton, to po samym tylko zrzuceniu takiej bomby powstałby krater o średnicy blisko 1 km. Dosłownie w mgnieniu oka średnica licząca 3 km zajęłaby się ogniem. W promieniu 6 km fala uderzeniowa zdmuchnęłaby wszystkie budynki niczym domki z kart. W promieniu 8,5 km wszystkie samochody zostałyby wręcz stopione. W promieniu 22 km temperatura sprawiłaby, że ogień zająłby wszystkie palne rzeczy. To natomiast są tylko skutki natychmiastowe, które nie uwzględniają chorób popromiennych i innych problemów z tym związanych. Taki wymiar wojny nuklearnej spowodowałby, że w ciągu zaledwie 2 lat 75% populacji naszej planety cierpiałoby głód, który w połączeniu z wcześniejszymi wybuchami pozbawiłby życia ponad 5 miliardów osób. Wielu światowej klasy analityków w przeprowadzonych badaniach doszło do wniosku, że spadek produkcji rolnej byłby najpoważniejszy w krajach, które są głównymi eksporterami żywności do państw afrykańskich i na Bliski Wschód. Takie zerwanie łańcuchów dostaw niosłoby za sobą naprawdę katastrofalne wręcz skutki na rynkach żywności. Międzynarodowy zespół naukowców z USA, Niemiec oraz Hiszpanii zbadał wpływ hipotetycznej wojny atomowej na światową produkcję żywności. Badanie to zostało opublikowane przez renomowane czasopismo Nature Food. Okazuje się, że w wojnie atomowej najgorsze mogą być nie bomby, a głód. To właśnie on, a nie wybuchy czy promieniowanie, ma pochłonąć najwięcej ludzkich istnień. Z przeprowadzonej natomiast dekadę temu przez NASA komputerowej symulacji wynika, że nawet lokalny konflikt jądrowy miałby zgubne skutki dla całej ludzkości. Wybuch 100 głowic atomowych, czyli zaledwie 0,03% potencjału nuklearnego świata, obniżyłby temperaturę na Ziemi o 1,23 stopnia, a opady zmniejszyłyby się o 10%. Po przeprowadzonych badaniach naukowcy doszli do wniosków, że świat wróciłby do normy dopiero po 15 latach od momentu jej zakończenia. I tu nasuwa się kolejne pytanie. Czy my jako ludzie w ogóle dalibyśmy radę to przetrwać? Podsumowując dzisiejszy materiał, osobiście uważam, że pomimo wszystkich gróźb Putina i jego wybujałego ego, to ciągle tkwi gdzieś w nim jakaś odrobina rozsądku. A poza tym, jakoś ciężko mi sobie wyobrazić jego, żyjącego do końca swoich dni w bunkrze na Syberii, skoro tak uwielbia otaczające go luksusy i najchętniej stałby się nieśmiertelny, by móc z nich korzystać jak najdłużej. Dlatego jestem głęboko przekonany, lub chcę w to po prostu wierzyć, że taka wojna, określana również konfliktem dnia ostatecznego, jest jeszcze na szczęście jedynie tym najczarniejszym scenariuszem. Choć niestety przyszło nam żyć w wyjątkowo niepewnych czasach i trzeba każdą ewentualność brać pod uwagę. I właśnie tej myśli się trzymajmy, żeby nie zwariować. I niech rządzący tego świata wykażą się jeszcze większą roztropnością w swoich działaniach, bo przewracając kostkę domina, jaką jest obecnie bardzo chwiejny pokój na świecie, każdy z nas, włącznie z nimi samymi, odczuje boleśnie konsekwencje swoich złych decyzji. Tyle na dziś, bardzo dziękuję Wam za uwagę i życzę miłych i spokojnych czasów dla nas wszystkich. Trzymajcie się, cześć i do następnego materiału. Hej!